Witajcie. Dzisiaj takie coś wam zaprezentuję. Tym razem Atlas to będzie. Szkolny Atlas Świata. Niemiecki. Wydany w czasach La Belle Époque. Dokładnie w 1903 roku. Wam pokażę tak pokrótce, bo tak nie o to chodzi, żeby go całego tu mówić. Jak to było robione w tamtych czasach. No ale cóż, pokażemy tak mniej więcej. Takie wprowadzenie, jak to wygląda, jak to zostały te wszystkie warstwice tutaj pokazane w ten sposób. Troszeczkę się to różni od tych dzisiejszych, że tak powiem, przedstawień. Jak tu mamy, widzimy mapy, różne przykłady, że miasto i później jego okolice, coraz dalej, czy inne na przykład tereny. Ale tak, mamy na przykład nachylenie ziemi. Jak widać, na przykład mamy cały układ. Takie rzeczy już przedstawiano na geografii właśnie w tamtych czasach i w szkole i nawet księżyc też jest strona widoczna, bo tak to nie wiem co jest po drugiej stronie, a tym bardziej wtedy nie wiedziano. No i zaczynamy plani globy po kolei. Jak to wyglądał ten cały świat. I tu może pominiemy takie rzeczy, nawet o kwiatuszek jakiś zasuszony jest też ze 100 lat pewnie. Zaczynamy kontynenty po kolei. Od Azji zaczęto przedstawiać tam będą inne też po kolei, tam już sobie pominiemy to. Afryka. I tu na przykład mamy podział polityczny Afryki, no widać, że jest dużo kolonii. No praktycznie są same kolonie, nawet Niemcy mieli też swoje kolonie, czy to niebieskie tutaj. To były ich kolonie, jeszcze nie odebrane. Wiadomo. I to one zostały przybliżone, lepiej widoczne tu są. A na przykład na Oceanie Spokojnym mamy prądy morskie, czyli jak płynąć. Właśnie w tenże sposób. No też pozwolę sobie tutaj dalej pójść do Ameryki. Tak i dalej dopiero dojdziemy do Europy. W końcu mamy Europę, tu różne sprawy. Tu są pokazane aspekty klimatyczne, między innymi temperaturowe. Tutaj mamy mapę fizyczną albo hipsometryczną, zależy jak to tak nazwie. No to się raczej nie zmieniło, oczywiście, bo wiadomo, nie może zmienić. Na przykład mamy narodowości. Tylko tak trochę z grubsza narodowości są tu pokazane, bo Polacy, Czesi i Słowacy są w jednej grupie, Słowenie zachodni. Natomiast Słowenie wschodni to właśnie są pokazane jako Białorusini, Małorusini i Wielkorusini. Ja dzisiaj wiadomo, że chodzi o Białorusinów, owszem, Ukraińców i Rosjan. I też mamy też południowych Słowian. Także tak to mniej więcej wyglądałoby. I też religię, czyli gdzie jest katolicyzm, gdzie jest protestantyzm, prawosławie i tak dalej. I inne właśnie religie. No i podział polityczny, wiadomo, tak to wtedy wyglądało. Niestety Polski nie było na mapie, szkoda właśnie. No, ale dalej mamy. Na przykład takie coś jak odległości od Berlina na całą Europę. I też tak szczegóły teraz, na przykład zaczynamy Hiszpania, Madryt, Lizbona. Takie rzeczy właśnie, co by troszeczkę pominiemy. Dojdziemy do. O, nawet Alpy też są pokazane. Nawet w ten sposób, gdzie nawet śnieg leży cały rok, też jest. I Niemcy, ówczesne, czyli Rzesza Niemiecka, tu mamy na przykład Dorzecza, właśnie tu różne mineralne, geologiczne, też co jest pod ziemią. Sama Rzesza dzisiaj wiadomo jest, no, inaczej sytuacja się przedstawia. Żeby tu jeszcze móc pokazać, szukam jednej mapy właśnie specjalnie, o, też mamy miasta różne, już pokazane mniej więcej. Tu mamy narodowości, wiadomo, gdzie Polacy zamieszkiwali też, jest pokazane. I tu mamy podział polityczny, to nie był podział administracyjny, tylko polityczny, czyli właśnie te wszystkie księstewka, Wittenberg, Württemberg na przykład, Baden. No, to nie były jeszcze dzisiejsze landy, tylko państwa zjednoczone właśnie w ramach tego jednego tworu, jakim było Cesarstwo Niemieckie, czy taka Rzesza właściwie. Tu mamy różne jeszcze, Hamburg zobaczymy sobie, Berlin
I tu na przykład widzimy Szpandał jako osobne miasto jeszcze. No i jeszcze inne w ten sposób. Frankfurt to są dwa Frankfurty właściwie. I tu mamy też część północną tego. Znaczy, ile tam Prusy zajęły sporo terenu. Wiadomo, podczas podboju tak naprawdę. I tu mamy na przykład też Szczecin. Czyli gdzie się teraz w tej chwili znajdujemy. Właśnie. Miejscowości na przykład. Miejscowości, których nie ma. Na przykład tutaj mamy Arimswalde, czyli właśnie Załom. Jest troszeczkę w innym miejscu. Na przykład jest też no, taka miejscowość jak tak, mamy Wilhelmsfelde, to jest Czarna Łąka dzisiejsza. Berglas to jest Bystra. I później jeszcze mamy Eichhorst, coś takiego dalej. To już ta miejscowość w ogóle nie istnieje. Tam chyba są ruiny jakiegoś domku, zdaje się. Nawet. I w końcu Lubczyna dalej jest. Także tutaj mamy nawet kilka takich miejscowości, które już nie istnieją. A tu wiadomo, że miasto się rozwinęło. Miasto Dąbie jest, Altdam. Wiadoma rzecz. Także tutaj pokazuję, jak to było 120 lat temu tutaj w Szczecinie. To mamy znowu odległości od Berlina do najdalszych zakątków tej Rzeszy. I dzisiaj, jak widać, że wtedy Berlin był położony centralnie, to dzisiaj jest na wschodzie kraju, tak naprawdę, Niemiec, także tak to miało być. W ten sposób. I że tak powiem, no to co, ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za uwagę. Jak będziecie mieli szczęście, to gdzieś w antykwariacie taki atlas podobny traficie. A są. Dlatego czasem warto szukać i oryginalne, nie tylko w internecie skany, bo też są takie stady, ale też właśnie najpierw jakiś taki własny swój z epoki. Trzymajcie się.